Dlaczego ci na mnie patrzysz? Co? Dlaczego ci na mnie tak patrzysz? Dlaczego ty mnie zawsze śledzisz? To znaczy, dlaczego ty musisz mnie śledzić, kiedy zrobię coś źle? Dlaczego ty nie musisz mnie śledzić, kiedy zrobię coś dobrze? Co? Co? O czym mówię? O medalu. Jaki medal? Jaki medal? Jedyny medal, który znalazł się kiedykolwiek w naszym mieszkaniu. Ten kurwa medal. Medal, który wygrałem w piłkę. A ty stałeś na linii bocznej, grzesząc jakieś instrukcje, tak byś widział w ogóle co robię. Ty nawet nie umiesz grać w piłkę. I tylko widziałeś to, co robię źle. Nigdy nie byłem w stanie zrobić coś wystarczająco dobrze dla ciebie. I po meczu podszedłeś do mnie. Podszedłeś do mnie. I powiedziałeś, Jeremi, czy ty popełniłeś faul? I ja odszedłem od ciebie. Pamiętasz teraz? Odszedłem od ciebie i poszedłem do szatni i ty polazłeś tam za mną i znowu zapytałeś, Jeremi, czy ty popełniłeś faul? I inni ojcowie też tam byli i śmiali się z ciebie, nazywali cię biedny Giuseppe. I ja wybiegłem, schowałem się, napisałem twoje imię w ziemi. Napisałem twoje, kurwa, głupie imię Giuseppe na ziemi, na błocie i kurwa naszczałem na nie. Naszczałem na nie, ponieważ popełniłem faul. Jakie to miało znaczenie? Wygraliśmy. Po raz pierwszy w życiu wygraliśmy, a ty zrujnowałeś ten medal. Zabrałem go do Lombardu, to śmiali się ze mnie. Nie chcieliby nawet dać mi 50 pensów za niego. I potem zacząłem kraść. Żeby udowodnić, że jestem do niczego. Opóźniony wstrząs. Mniejszy opóźniony wstrząs, ja jestem taki od 7 roku życia. Pamiętam, jak mama powiedziała, nie denerwuj Giuseppe. On nie czuje się najlepiej. O, dobry Boże, nie czuje się najlepiej. Więc chodziliśmy na paluszka, Przecież nie czuje się najlepiej, Wiesz, co chodzi. Potem poszedłem do komunii, myślałem, że zjadam się żywcem. To znaczy, czy to była moja wina, że ty się ciągle źle czułeś? Czemu ty musiałeś być całe życie chory, Giuseppe, co? Całe życie. Kiedy tamten obłąkany sukinsyn tam chciał cię zastrzelić, to ja byłem szczęśliwy. Ja byłem szczęśliwy, jak Boga kocham, przysięgam na Boga, ja byłem zachwycony. Ponieważ w końcu wszystko było skończone. Widzisz, wszystko było skończone. I wtedy wiedziałem, że jestem zły. I zacząłem płakać. I zacząłem opowiadać te same pieprzone, debilne, kurwa, kłamstwa, które opowiadałem przez całe swoje debilne, pieprzone życie. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że słowa nie znaczą nic. Ale tym razem spakowałem wszystkich w kłopot. Ale to i tak nie ma znaczenia, co? Nie, to ma znaczenie, ale ja tak jestem do niczego. Tak jestem do niczego. Więc, nie. Nie zbliżaj się do mnie. Śledziłeś mnie przez całe swoje życie i teraz proszę bardzo. Jesteś w więzieniu. Robisz to specjalnie? To kurwa nazywasz walnięciem? Co? Mocnie mnie uderz! Mocnie mnie uderz, kurwa! Tak mnie uderz! To